Doskonale zbilansowana odżywka na przyrost masy mięśniowej w proporcji aż 68 g węglowodanów i 20 g białka. Idealne wersje smakowe. Sprawdź na realfarm.eu. Przerobiłem start, udało mi się wygrać zawody. Tutaj obok stoi Mariusz Dorawa, który też on jest za skromny, on wygrał zdecydowanie te zawody, po prostu skopał nam tyłki. Ale dzisiaj się czujemy tak drastycznie, że dzisiaj będziemy walczyli o miejsce chyba piąte. Albo żeby dożyć chociaż te zawody, bo jest mówię, tragedia. No co, startować dzień po dniu, nikt mi nie kazał, sam to wybrałem. Tak naprawdę to jest taki pierwszy raz. Pierwszy taki start, gdzie mam dzień po dniu imprezę, taką prestiżową. Zobaczycie, no, trzymajcie kciuki, żebym nie umarł dzisiaj. Nie mówię, żeby po prostu dotrwać. Belkę, jak tam widzicie, jak wyciskam, miarę 170, 180 mi się teraz udało zrobić. Wczoraj na zawodach też zaliczyłem 170 w miarę lekko. To dzisiaj, kurczę, nie wiem, czy 150 będzie tu wtoczone, ale trzymajcie kciuki. Belka o wadze 130 kg. Zachęćmy Grzesia brawami. Zaliczony. I teraz drugi odchodzi do tej belki Sebastian Kurek. Dobra. Na środek bardzo, na środek. Mistrz świata z ubiegłego roku, do lat 23. Mistrz Polski też właśnie w tej kategorii do lat 23. Także bardzo mocny zawodnik. Wczoraj Konrad wygrał zawody w Kielcach. Dzisiaj już zobaczcie, jest kawałek drogi za nim. I dalej Juda z dużym powodzeniem. I brawo Dariusz Bejer. I jako następny Michał Kupacki. Mariusz Dorawa swojego czasu wygrał właśnie zawody w wyciskaniu belki u Tytrymasa Stanisgasa. Na 40, po 5 kilo dokładamy. Może nie, ale są tam zawodnicy. I Grzesiek Szymański. Tak jest, brawa na Grzesiek. 3 razy miał kontuzję w ostatnich dniach przed zawodami. Teraz w tym tygodniu go spotkałem, jak wychodził u fizjoterapeuty i mówi, kurczę, znowu mam lekką kontuzję, ale już wam nie odmówię, przyjadę, powalczę. No i zobaczcie, walczy, mimo tego, że nie do końca jest sprawny. I Konrad Karwa. I faworyt pana wójta Dariusz Wejer, także wójcie, dodaj mu siły troszkę i może kibice także.
Tak jest. Dał radę. Malutki. Na razie 140 na bęce, także jeszcze troszkę Darku podźwigaj i Michał Kopacki. Tak jest, brawo dla Michała. Zobaczcie, jaka technika. Mariusz Dorawa ma mega technikę. Grzesiek Szymański. Zachęćmy Grzesia brawami. Nogami podpij, Grzesiek. Drodzy Państwo, Grzesiek, petarda zawodnik. Jeden z najlepszych Polsce, jak mieliśmy w historii w Stronie. Jeszcze do tego niedawno pokonał straszną chorobę, jaką jest Michał. I zobaczcie, jak startuje. Podniósł się po chorobie. Siła dalej jest niemała, a raczej potężna. Potrafi walczyć na polu bitwy sportowym. No i pokonał też tą brzydką chorobę, także wszystko w głowie, brawa dla Grześka za walkę. Jesteśmy z nim całym sercem zawsze. A dzieci wszystkie chętne, żeby spróbować tej dyscypliny, zapraszamy do Amatę. To jest nieodpłatne, jest tam instruktor, nasz sumo zapasy, połączenie tych stylów, tych dyscyplin, tak bym powiedział. I Darek R. No wójt liczy na ciebie, Darku, powalcz, powalcz! I Michał Kopacki. To już jest duża waga, naprawdę. Ja proponuję spróbować się zresztą, tak jak na każdych zawodach mamy konkursy dla publiczności, żeby to nie było gołosłowne. Będą konkursy, zaprosimy tu i panów, i mamy dzisiejsze. I Marek, zobaczcie, jaka technika. Fajny człowiek, petarda, sportowiec, także będzie można sobie zdjęcie z Mariuszem zrobić, po autograf poprosić i tak dalej, i tak dalej. I Konrad Harwat, przypominam, mistrz tego 23 lat. Popatrzcie, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, co, jak podchodzi do belki Mariusz Dorawa. Jego technika, jego nogi. O, przepięknie, brawo. I brawa dla Sebastiana, brawa. Niestety. Dawaj, spróbuj. Dawaj, Seba. Dobra, nie poddawaj się! Dobra, hop! Zostaje z 162 kg. No i Konrad, brawa dla Konrada. Zachęćcie może brawami troszkę, co nam doda też. Grzeje nas może troszkę, bo dzisiaj pogoda całe szczęście, że nie pada, aczkolwiek troszkę więcej słońca by mogło być. Dźwignię, z przytupem. Dla Państwa, tutaj dla Julii Rąpały dzisiaj dźwigają
jednak nie. Ale brawa, brawa, zachęćmy go. Słoneczko wychodzi przy okazji, petarda. Dla wszystkich mamusi, na Julii także. I Mariusz, dawaj, dźwignij go. Mocno, mocno. Troszkę zabrakło, ale brawa za walkę. Takie każde, wyobraźcie sobie państwo. Ale ten jeszcze dużo ważniejszy zdrowotnie pokonał nowotwór nie tak dawno. Jest tatą, będzie tatą jeszcze dodatkowo. Żonę, wspaniałą kobietkę także. I dawaj Krzysiek, dawaj! Patrzcie, zasuwa. O, będzie dobry wynik, bardzo dobry wynik. I brawa dla Dariusza. O, najgorzej ten ciężar jest wytrzymać, utrzymać w ręku. Naprawdę, oczywiście z takim ciężarem nigdy nie przebył, troszkę mniej usiłem i wyrywa dosłownie paluchy. Idzie, idzie, idzie. Idzie nasz kolos. Wspaniały facet, wspaniały człowiek, miałem okazję kiedyś z kolei sędziować u Darka, zawody to jego żona. Brawa do Darka! Michał Kopacki przed nami. I gromkie brawa dla Michała, mojego koleżki z Tuszyna. Jak leci, pięknie! Idzie, 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 chyba będzie najlepszy czas. Na razie Krzysiek miał bodajże 27 sekund. No! I Sebastian! Dawaj do końca, dawaj! Dawaj, Sepciu! I brawa na sobie! Dobra muza, jak zawsze dzisiaj prezent z nami. Myślę, że to będzie jeden z najlepszych wyników, jak nie najlepszy. I brawa na Konrada. A tu jest, idzie mocno, mocno. Mariusza. No ale czwarte pokonane, to są 3 wyniki, 26 i 27 sekund. Także tu trzeba zasuwać. Przyspiesz na powrocie. Dzik ze sklepu. To nazwać chyba, zobaczcie jak jest. Naładowany, pozytywny. Idzie, idzie, no tu jest wszystko bardzo, bardzo blisko. No i Sebastian Kurek 300. Zobaczcie, jaka sztanga dłuższa na siłowniach, rzadko spotykana. A w crossficie takie dłuższe są też na przykład na zawodach w parach, duetach albo w grupach. Brawa dla Seby. 300 kg już jest. Mocny ciężar. Mariusz Dorawa. Po trzeciej konkurencji podam wyniki, bo to też jest ważne. Kiedyś mam nadzieję, że będziemy mieli jakąś taką tablicę świetną. Będzie to bardziej czytelne. I brawa.
Mocno! Idzie! Pominam tu się 20 kobiet. To jest to, żeby na treningach robić swoje, a na zawodach 110%. To jest to cechuje najlepszych zawodników. Dobra, brawo! Brawo! No i teraz Seba. Seba już startuje kupę lat. Tu z kolei też mi ktoś opowiadał, że on kiedyś przyszedł na pierwszy trening, jak miał chyba 80 kilo, czy niecałe 90 na strongmana. Teraz zobaczcie, jaki kawał chłopa. I brawa dla Seby za podjęcie rękawic. Z nami też tutaj tacy nasi młodsi, powiedzmy, strongmeni. Jest Jarek, który u nas trenuje, się Majarku. Michał Rej, też mocy nam przybywa mu. Zaczyna na zawody jeździć coraz więcej. Dużo się dzieje. Jest Mateusza, tata też. Witamy serdecznie, Areczka. Dobrze was widzieć. I Mariusz przyszedł. Darek, mocno! Tak jest! Głównych przekazy. No i Michał, brawa dla Michała. To już są takie ciężary na pewno na siłowni bardzo, bardzo rzadkie spotkane. Myślę, że tak jak ktoś dochodzi do ciągu po 200 kg czy 200 skakie, to już jest naprawdę dużo, jak widzimy założyłów takich mega, mega ciężar. Mocno! Idzie! To jeszcze ten ciężar trzeba wyprostować, trzeba z nim stanąć na proste nogi. Widzicie, Sebastian z kontuzją, ale jednak jako przyjaciel, jako kolega pomaga zawijać. To już są naprawdę potężne ciężary. No i brawa dla Konrada, zachęćmy go, troszkę cieplej też nam się zrobi. Jest! Tak jest! DJ Pezek jak zawsze najlepszy. Podkręć muzę, właśnie muza dużo daje, naprawdę. I w crossficie ja bez muzyki mi słabo idzie. Muzyka daje plus 10 energii. I tak samo z strongmanem. I mocno, Michał, mocno! Fire! To jest stawka na rekord, czuję to! I mocno dla Michała, mocno! Gromkie brawa, zróbmy hałas! Tak jest! Idzie! Handle i Axel Gryf do wyciśnięcia. Handle ważą 80-90 kg i Axel Gryf 150 kg. Wygrywa najlepszy, który będzie miał najlepszy czas. Gotowy? Do startu? Nie idzie, zobaczcie. W jednym ręku tak się... Wow, ale poszedł z tym. Tak jest! I Axel Gryf. 150 kilo. Zobaczcie, zwróćcie Państwo uwagę. Ja znowu jest Libra. To jest Axel Gryf. On ma większy przekrój. 50
1 mm, poprzez co dużo ciężej go zarzucić, wycisnąć. Dawaj, 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 daw
jest na przykład mój pokazuje pozytywną rzecz z tym. Dawaj, musisz! Dawaj! I pani Krysia nasza niezastąpiona, tak? Dawaj, następna kula! Dostaną wszystkie. Dawaj. No i piąta kula, brawa, brawa do Darka! Rzuci piątą kulę. Zawodnik gotowy? Do startu! Tak jest. Michał jeszcze walczy o pierwsze miejsce, bo ma dwa punkty straty do Rawy i do Karwata. Rób to na kulana, nie na Rawę. Jeżeli wrzuci 5 kul, no to będzie... Mateusza do dźwigania. Zawodnik gotowy! Kulę wrzucał bardzo szybko, bardzo mocno. Wszyscy i kibice nie widzą dokładnie, proszę chociaż aby ucnijcie może, wtedy będzie kibicą lepiej się oglądać. Maćku Hirsch, nasz koniu z Kartus, nie widzą kibice, wiesz, jakbyś mógł choć tygodnie może. Dawaj, Masio, Masio! Gubnij trochę, ty masz mocno nogę. Oczywiście na koszulce jest Kopacki, a to jest Kopacki Karwat. Wymienili się gdzieś na koszulkę. Próbuj ją! Dalej mocno! Dawaj, Konrad! No i mocno brawa na piątą kulę! Mocno brawa! Zawodnik gotowy? Startu! Niemurda, Dobra, Mariusz, dawaj! Pokaż się, potrafisz! Pokaż, Mariusz! Piątą kulę! Pokaż się, spróbuj! Mariusz! Mariusz!